Przepraszam za spóźnienie, trochę mnie nie chcieli puścić w Grójcu i tak jakoś się zeszło. Ja może proponuję, żeby się nie powtarzać czasami, to może ja tylko dwa słowa i przejdziemy do pytań z sali, żeby Państwo pytali mnie o coś, to co Państwo nie mają odpowiedzi, bo kolega Konrad musi jechać, rozumiem, już no, Bełchatowa, tak? Żeby tam się znowu nie spóźnić. Dobrze, proszę Państwa, krótko mówiąc, partia prawicy, jest bardzo niewiele partii prawicowych w Europie. Dlaczego? W Europie, jak w każdym kraju, rządzi jakieś 15% elity i te 15% ludzi, którzy chcą mieć wolność, prawda, normalnych ludzi. Reszta to tak, chce, żeby się nimi opiekowano, tak? Nie bardzo wiedzą, czego chcą. I z tych 15% z Europy wyjechało 10% do Ameryki, bo tam była wolność. Dlatego w Ameryce takich ludzi jest 25%, a w Europie tylko 5%. No, ile w Polsce tam partia? Wolność, KNP, UPR, w sumie razem 5-7%, prawda, dostają w wyborach. Dlaczego? Dlatego właśnie, że tacy ludzie są w Ameryce i tam głosują na partię Republikaną, tam ich 25%. Połowa Republikanów to są ludzie pragnący wolności. Także mamy ciężkie życie w Europie, dlatego Europa schodzi na psy, powiedzmy sobie jasno. Europa umiera, dzieci się nie rodzą, przyjeżdżają muzułmanie w to miejsce, prawda? Gospodarka leży całkowicie, wyprzedza nas wszystko, co tylko może. Nie tylko tam Singapur, Tajwan, ale Nigeria, prawda? Chiny. Wszystko leży i teraz jest pytanie, albo zmienimy ten ustrój, czyli znowu, żeby rządziło te 15% ludzi, które teraz już tylko 5, które wiedzą, co robić, czy też ma być dalej, jak powiedział nasz wielki poeta Adam Mickiewicz, wszystko przejdzie po huku, po znoju, po trudzie, wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie. Rządzą nami jest demokracja, rządzą cisi, ciemni, mali ludzie i skutki widzimy na własnych oczach. Prawda? Dlaczego miałby być lepiej? No, jak jest demokracja, musi być głupota i tyle. No, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Dopóki nie zniszczymy demokracji, dopóki nie wprowadzimy jakiegoś normalnego ustroju, no to będzie jak jest. Będzie jak jest i nic się zrobić. Nie da, będzie tylko coraz głupiej, coraz mniej dzieci będzie się rodziło, ludzie będą uciekali, gdzie się tylko da. Prawda? I tak będzie. I tak będzie. Więc proszę Państwa, nasza partia chce, żebyśmy wrócili do wartości prawicowych, tych wartości, które rządziły Europą wtedy, kiedy Europa rządziła światem, kiedy nie było żadnych tam demokracji, tylko rządziły elity. I dzięki temu Europa rządziła światem, a teraz jak jest demokracja, no, śmieją się z nas, pogardzają nami, prawda? Byle plemię murzyńskie ma lepsze wartości moralne niż Europa. Byle plemię murzyńskie ma wartości lepsze moralne, już nie mówię o muzułmanach czy o kimkolwiek takim. I proszę Państwa, albo wrócimy do Europy, odrzucimy Unię Europejską, ten komunistyczny twór, jak jest Unia Europejska, odrzucimy i wrócimy do wartości europejskich, dokładnie odwrotnie niż unijne, albo przyjdą muzułmanie, zaprowadzą porządek. Bo natura nie znosi próżni. I jeżeli sami nie przywrócimy normalności, to przyjdą muzułmanie, zaprowadzą tam emiraty, sułtanaty, prawda, skończą z jakąś tam demokracją. No, wprowadzą szariat niestety. No, niestety. To będzie klęska naszej cywilizacji, która po prostu upadnie. A ja bym chciał, żeby nasza cywilizacja triumfowała. Niestety pod okupacją Unii Europejskiej nasza cywilizacja zanika. Proszę zwrócić uwagę na przykład, popatrzcie Państwo, ktoś mówi o naszej cywilizacji opartej o wierze chrześcijańską. To jak ktoś na tej sali dba o wiarę chrześcijańską, niech zda sobie sprawę, że jak Hiszpania była pod okupacją muzułmańską, około X wieku, to wiara chrześcijańska przetrwała. Hiszpania była arcychrześcijańskim państwem. A pod okupacją Unii Europejskiej wiara chrześcijańska praktycznie już nie istnieje. Także nawet dla wiary chrześcijańskiej lepsza byłaby okupacja muzułmańska niż okupacja Unii Europejskiej. Także powtarzam, najgorsze zło to jest pozostanie dalej pod okupacją Unii. Już lepsi byli muzułmanie, ale najlepiej to wróćmy po prostu do wartości europejskich. Przywróćmy to, co było kiedyś, prawda? Jakiś kodeks Napoleona, mniej więcej te klimaty, prawda? Wartości moralne, które były lat temu 100 czy 150, wtedy, kiedy Europa rządziła światem i znów będziemy rządzili światem. Bo o tym decydują wartości, w jakie wierzymy. Czy normalne wartości, czy wartości unijne? To jest to pytanie. Czy wierzymy, że facet powinien być agresywny, czy facet powinien być grzeczny,
potulny, prawda, i grzecznie potakiwać i robić, co mu się każe. To jest to pytanie. Jakie wartości mają u nas rządzić? Prawicowe czy lewicowe? Nie wiem, czy kolega Berkowicz mówił, bo to jest jego ulubione powiedzenie, że to jest, że dzisiejsze wybory to jak wybory na naczelnika więzienia, mówił pan? Nie, to jest jego ulubione powiedzenie, że oczywiście są różni naczelnicy więzienia, jeden pozwoli nam dłużej spacerować, prawda, jeden nam będzie częściej zmieniał pościel, inny będzie okradał nas z naszych nędznych radzi żywnościowych, prawda? Różni są naczelnicy więzienia, ale to jest ciągle więzienie. To jest ciągle więzienie. Natomiast, bo różni ludzie chcą nam szczęście zapewnić, jedni w ten sposób, inni i tak dalej, a my nie chcemy, żeby nam ktokolwiek szczęście zapewniał. Chcemy, żeby nam pozwolono samemu sobie szczęście zapewniać. Prawda? To nie jest tak na przykład, że jak były 2 lata temu spory o to, czy dzieci mają iść do szkoły w wieku lat 6 czy 7, bo my się w to nie mieszamy, bo uważamy, że dzieci powinny iść do szkoły w takim wieku, jakim są ich rodzice i państwo wara od tego. Nie ma wtedy żadnego problemu, prawda? Bo socjalizm jest to ustrój, którym się bohatersko pokonuje trudności nieznane w żadnym innym ustroju. Prawda? Jest wielki problem, w jakim wieku dzieci mają iść do szkoły. Nie? Ja nie znam ani jednego dziecka, które by poszło do szkoły w wieku lat 6 albo 7. Ani jednego. Wszystkie moje dzieci, znane mi dzieci, chodzą do szkoły w wieku lat 6, 2 miesięcy i 4 dni, prawda? Albo 7 lat, 2 miesięcy i 1 dnia. Nikt nie chodzi w wieku lat 6 albo 7. To jest, tylko po to jest ten cały spór, żeby ludziom wbić do głowy, że nie oni mają o tym decydować, tylko państwo. Tylko po to był ten cały spór. Czysto teoretyczny. Ja nawet proponowałem, żeby ustalić, że dzieci idą do szkoły w wieku lat 6,5. Dlaczego nie? Kompromisowa? To niemożliwe. Celem tej dyskusji było jedno. Wbić w głowę ludziom, że dzieci mają chodzić do szkoły wtedy, kiedy chce państwo, a nie wtedy, kiedy chce ojciec. To jest istota tego sporu. A my chcemy, żeby o tym decydował ojciec. I koniec. I tyle. To proszę, przejdźmy do pytań. Konkretny. Także przechodzimy do pytań. Proszę o zwięzłe, konkretne pytania. Państwo niech się zgłaszają. Ja do kogoś będę podchodził i państwo będą mogli zadać to pytanie i od razu będę podchodził do następnej osoby, więc proszę nie opuszczać dłoni. Tak jest. Dobrze. Także proszę. Co to dzwoni? Mój? To kto? Prosimy, nie wstydzić się. Nie ma pytań? Ojej, niesamowite, pierwszy przypadek. Czy pokusi się pan o komentarz do tej zastanej sytuacji w Syrii teraz? Czy pokusi się pan o skomentowanie tych wydarzeń? Nadciąga trzecia wojna światowa, no, trzeba to powiedzieć jasno. Gdyby wygrała pani Hillary Clintonowa wybory, to już od roku siedziałby pan w schronie przeciwatomowym, ale na szczęście nie wygrała i myślałem, że pan Trump okaże odporność i postawi się temu amerykańskiemu establishmentowi, który przyszedł do wojny, bo chce zniszczyć Rosję. Jest taka książka de Tocqueville o demokracji w Ameryce, gdzie on mówi, że któregoś dnia Ameryka i Rosja staną do walki o prymat światowy. I uznali, że teraz jest ostatnia okazja, bo za chwilę Rosja do spółki z Chinami będzie silniejsza, więc trzeba zniszczyć Rosję, zanim będzie z Chinami silniejsza od Stanów Zjednoczonych. Szukają pretekstu, żeby zniszczyć Rosję. I tyle, no, żeby zapanowała Pax Americana na całym świecie. I tyle. Czy blokady Rosji, co teraz tam mają, tej handlowej, czy to nie wpłynie na konsekwencje w kraju naszej gospodarki, czy gospodarki światowej? Przede wszystkim zwracam uwagę, że blokada portów oznacza wypowiedzenie wojny. To jest równoważne wypowiedzenie wojny zgodnie z konwencją haską o prowadzeniu wojny. I powtarzam, w tej chwili dzielą nas być może minuty od wybuchu wojny atomowej. To jest wszystko możliwe. Jego ekscelencja Władimir Putin powiedział wyraźnie, że on nie ustąpi i na atak atomowy odpowie atakiem atomowym. I co z tego, że świat nie przeżyje? Co to jest za świat bez Rosji? Więc jeżeli oni go zaatakują, to odpowie pełnym ogniem atomowym i tyle. Więc zobaczymy, co zrobi pan Trump, który jest nieprzewidzialny. Pani Clintonowa, która jest zimną suką, to by to oczywiście natychmiast nacisnęła guzik atomowy i koniec. Pan Trump się waha. Proszę. Proszę. Witam pana. Może takie krótkie pytanie, nietypowe. Jak pan sobie tam radzi z tym Tuskiem w Unii Europejskiej? Ja go w ogóle nie widzę.
Znaczy, no i bardzo dobrze. Znaczy w ogóle w tej chwili już od ponad miesiąca już nie jestem w Unii Europejskiej, przypominam. Machnąłem ręką na to całe towarzystwo. Ale tam to widziałem 2 czy 3 razy, jak on tam występował z jakimiś tezami z komisji. I to jest rzadkie, bo mielibyśmy go widzieć w parlamencie. Żeby pan sobie zdał sprawę, co to jest Parlament Europejski. To jest grono ludzi, którzy właściwie o niczym nie mogą decydować, ale zajmują się wszystkim, dosłownie wszystkim. Ludzie, na przykład jak ja przemawiam, to słucha mnie 20 osób, ale tylko dlatego, że są następni w kolejce, też chcą sobie pogadać. Ale jeżeli przemawiał pan Timmermans, to słuchało go 15 osób. Jeżeli przemawiał prezes Banku Światowego Draghi, było 30 osób na sali. Tam nikt nikogo nie słucha, każdy tylko mówi do swoich wyborców i tyle. Ja już nawet przestałem mówić po angielsku, bo i tak nic nie rozumiem, bo po polsku jeszcze nie rozumieją, więc mówię tylko do swoich, mówiłem tylko do swoich wyborców. To jest po prostu kompletnie bezsensowna instytucja. Płacą to gigantyczne pieniądze to kosztuje. No i tyle. Pan Tusk jest szefem znacznie poważniejszej instytucji, prawda, niż Parlament Europejski, ale też no już teraz wie pan, no o czym my mówimy? No jeżeli nie będzie wojny światowej, no to za 5,5 roku nie będzie już Unii Europejskiej, więc następna kadencja będzie już pewno ostatnia. Ona nie upadnie dlatego, że tam będzie Brexit, czy Polexit, czy coś tam, tylko upadnie z powodu bankructwa. Ona ma już 35 miliardów długów. Także. Przepraszam, jak pan myśli, czy Polska powinna wspierać Kurdów w Syrii? Strzelaj, co? Czy Polska powinna wspierać Kurdów w Syrii, partyzantów? Wspierać, tak? Bo nie usłyszałem słowa wspierać. To proszę pana, no w tej chwili już nie ma problemu wspierania Kurdów w Syrii. W tej chwili jest problem interwencji amerykańskiej w Syrii, która trwała, od dawna była po cichu. Oni wspierali tak zwaną demokratyczną armię Syrii. To, co oni robili, to albo wiedzieli, albo nie wiedzieli, ale ta broń, którą dawali demokratycznej armii Syrii, trafiała w ręce ISIS. ISIS, prędzej czy później, na ogół po tygodniu najpóźniej. No i teraz zdecydowali się na interwencję osobistą, że tak powiem, bo Turcja tam naruszyła trochę, no bo to tak, ale Syria przestała istnieć już w tej chwili, tak naprawdę, i Amerykanie interweniują osobiście. Kurdowie byli w Parlamencie Europejskim, to ja im poradziłem, to było chyba ze 2 lata już temu, poradziłem, żeby zawarli porozumienie z Assadem, bo Assad był wtedy w bardzo ciężkiej sytuacji, by się zgodził zawrzeć jakieś porozumienie. Powiedzieli, nie, z tym mordercą to nigdy. No to nie zrobili tego i teraz pewno bardzo żałują, bo wtedy mogli zawrzeć bardzo dobre porozumienie z panem Assadem, z jego ekscelencją Basharem al-Assadem, a teraz no to już Assad jest dobrze umocowany, siedzi w siodle, chyba że Amerykanie go zniszczą oczywiście. I znaleźli się pod atakiem Turcji przede wszystkim, bo Turcja jest głównym wrogiem Kurdów, prawda? I oczywiście tam innymi. Także powinni oczywiście zawrzeć porozumienie z Assadem. To, że tego nie zrobili, świadczy o zupełnym... Jak byli teraz pół roku temu, to wtedy przyznali mi rację, że rzeczywiście miałem rację 1,5 roku temu, 2 lata temu, no ale jak ktoś nie słucha dobrych rad, to co na to poradzić? No. Prosimy o pytania. Kto ma rękę w górze? Tam, tak? Nie widzę. Ja nie widzę, bo to mnie oślepia mnie reflektory. Nie ma pytań? Tu pan ma jakieś pytanie. Tu. Mam jeszcze jedno pytanie, bo w Syrii no, z jednej strony mamy państwo islamskie, które walczy z reżimem Bashara al-Assada i właściwie to nie wiadomo, kto w tym konflikcie ma jakby rację i jak pan widzi rozwiązanie tego konfliktu, jak to się może zakończyć? Sytuacja w ogóle w krajach Bliskiego Wschodu jest niesłychanie skomplikowana i kto się nie zna na polityce bliskowschodniej, nie powinien w tym w ogóle zabierać głosu. Na przykład były takie sytuacje, gdzie
gdzie Syria groziła zniszczeniem Izraela, a w tym samym czasie Izrael sprzedawał broń Syrii, dlatego bo Syrii groził Irak, który jest wrogiem Syrii, więc nie chcieli, żeby tam. Potem odwrotnie sprzedawali broń Irakowi, bo Irak miał broń, ale był antysyryjski i trzymał wojska syryjskie w szachu. Była sytuacja, gdzie chrześcijanie w Libanie popierali akurat sunnitów z rozmaitych powodów. Sytuacja w Syrii jest następująca. Mamy, proszę Państwa, nieistniejące, znaczy ISIS zostało rozbite w zasadzie. Kalifat został rozbity. Nie wiadomo, czy w ogóle kalif żyje, chyba nie żyje już. Samozwańczy kalif. Mamy resztki Al-Kaidy. Mamy kilka ugrupowań powstałych na ich gruzach, między innymi Jabal Islam, która akurat broniła się w Dumie i to tam najprawdopodobniej podrzucili tę broń chemiczną, otrzymaną od Amerykanów zresztą. Zresztą wywiad syryjski już od tygodnia oznajmiał, że będzie prowokacja i użyją broni chemicznej, udając, że to są wojska syryjskie. Także absolutnie jego ekscelencja Bashar al-Assad byłby idiotą, gdyby użył broni chemicznej. W sposób oczywisty jej nie użył. To jest pretekst. Chcę przypomnieć, nawiasem mówiąc, że 2 lata temu była podobna sytuacja, gdzie doszło do skażenia chemicznego. Zginęło chyba 80 osób, w tym połowa dzieci, bo to wybuchło w prywatnej takiej schronie. I szef wywiadu saudyjskiego powiedział, że to była broń, którą otrzymał od Amerykanów, żeby przekazać je właśnie Demokratycznej Armii Syrii. I to nie był niczyj zamach ani prowokacja, tylko po prostu nie umieli się z tym obchodzić i po prostu im w mieszkaniu wybuchła. Znaczy, chcieli pewno zajrzeć do środka, jak to wygląda, albo coś takiego, nie wiadomo. Potem są tak, są siły turkmeńskie, które tam jeszcze walczą. Hezbollah irański, który popiera w Syrii, bo musi Państwo wiedzieć, że w Syrii jest niewiele szyitów, ale za to istnieją alawici. Jest to taka sekta, która jest pośrednia w zasadzie między chrześcijaństwem a islamem, także nie wszyscy muzułmanie uważają alawitów za muzułmanów. Działają tam jeszcze druzowie, działają sunnici, których celem jest wymordowanie wszystkich alawitów, szyitów, chrześcijan, druzów, kto im tam jeszcze pod rękę podpadnie. I sunnitów wspiera Arabia Saudyjska szyitów wspiera Katar, który z tego powodu prowadził niemalże wojnę z Arabią Saudyjską. Co tam jeszcze działa? No, Turcja oczywiście, która odpycha Kurdów od swojej granicy. I właśnie nie wiadomo, czy Turcja wspiera Rosję, czy nie wspiera Rosji. Turcja formalnie jest w NATO. Chciałem zwrócić uwagę, ale mówi o wystąpieniu z NATO. Także sytuacja jest nad wyraz płynna i właściwie wszyscy walczą ze wszystkimi. I dochodzi do sytuacji, w której na przykład Kurdowie jednego dnia razem z siłami syryjskimi atakują Demokratyczną Armię Syrii i Turków, Kurdowie walczą z armią syryjską. To się zmienia w ciągu godzin dosłownie. Także wszyscy walczą ze wszystkimi. Także to jest sytuacja z punktu widzenia teorii gier zupełnie absurdalna, aż jak to na Bliskim Wschodzie jest. To ja tak bardziej do spraw tych lokalnych powrócę. Wiem, że Państwo, Partia Wolność, no, pracowaliście nad projektami ustaw takich bardziej wolnościowych. Tam dr Sławomir Mencen o tym mówił. Czy mógłby Pan coś więcej o tym, jak to się sprawy mają? Robimy projekty ustaw w optymistycznym założeniu, że będziemy mogli w parlamencie je przedstawić. Oczywiście, bo inaczej nie ma sensu robienia takich projektów ustaw. Są dobrze je mieć na wszelki wypadek. Natomiast trzeba odróżnić kilka rzeczy. Trzeba odróżnić program partii, która mówi o tym, taką o utopii, prawda, w jakiej powinniśmy żyć. Trzeba ogłosić program taki przejściowy, bo niektórych rzeczy nie da się zrobić od razu, zdajemy sobie z tego sprawę, a oprócz tego jest program wyborczy, który na każde wybory robi się inny, no po prostu, żeby ludzie na nas zagłosowali i on nie musi mieć wiele wspólnego, prawda, z tamtymi. Chodzi o to, żeby tutaj jakoś przeciągnąć, zwrócić uwagę. Także najważniejsze dla nas to jest przeprowadzenie tej zasady, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli wprowadzimy do konstytucji
zasadę chcącemu nie dzieje się krzywda, to właściwie 90% problemów mamy z głowy. Bo tak, znika przymus ubezpieczeń emerytalnych, znika obowiązek jazdy w pasach samochodów, prawda? Znika cała kupa różnych przymusowych danin, podatków i tak dalej. Znika kontrola państwa nad żywnością. Chcącemu nie dzieje się krzywda i jeżeli moja żona chce kupić grzybki na targu, to ma prawo je kupić. Prawda? Ja mam zaufanie do mojej żony, że ona mnie tymi grzybkami nie otruje. I państwo nie musi tego kontrolować. Prawda? Także zniknie, powtarzam, 99% problemów, jakie mamy obecnie. To jest najważniejsza rzecz. Kiedyś chyba Maimonidesa, takiego mędrca żydowskiego, spytano, żeby stanął na jednej nodze i stojąc na jednej nodze wyłożył główne myśli Tory. I on stanął na jednej nodze i powiedział: kochaj swojego bliźniego jak siebie samego. To jest właściwie Tora, a cała reszta to komentarz. Także to my mówimy, że najważniejsza jest zasada, chcącemu nie dzieje się krzywda, a reszta to komentarz. Ja jeszcze panu dopowiem, jak rozmawialiśmy ostatnio właśnie z doktorem Mensenem, to powiedział, że problem polega na tym, że prawo jest ciągle nowelizowane i on stwierdził, że jego praca jest na ten moment trochę syzyfowa, ponieważ gdy dostosujesz ustawę do obecnego prawa, to następuje jej nowelizacja. Stąd stwierdził, że na razie się wstrzyma, a poczeka, jaki będzie stan prawny, gdy będziemy w Sejmie i wtedy już wszystko wyłoży ostatecznie. Ja mu to mówiłem od razu. Że na razie te ustawy muszą być pisane tak ramowo, a dopasowywać się będziemy dopiero jak będziemy w Sejmie, no bo przecież no jasne jest, na przykład powiedzmy sobie, że od 30 lat mówimy, że trzeba zlikwidować fundusz emerytalny, prawda, i tego, no dobrze, ale 30 lat temu mieliśmy do dyspozycji cały majątek państwowy, który powstał przecież między innymi składek emerytów. I gdyby wtedy 30% czy 25% tego majątku dawano na fundusz emerytalny, to byśmy mieli żadnego problemu z emeryturami. Mielibyśmy pieniądze, emerytom by się dało te pieniądze, macie sobie, jak się ubezpieczycie prywatnie, jak chcecie, jak nie, to je przepijcie. Na chcącemu nie dzieje się krzywda i nie było problemu. Ale państwo te pieniądze przepuściło, albo zmarnowało, albo rozkradło, albo ludzie rozkradli, bo przecież jeżeli człowiek dostaje emeryturę przyspieszoną, prawda, albo to też jest malwersacja, bo te pieniądze były nie na to wzięte. No i to wszystko jakoś gdzieś się rozlazło. Pieniędzy nie ma w funduszu i teraz mamy problem. Tak? W związku z czym każdego dnia zmniejsza się ilość majątku państwowego, a my musimy dopasować przecież to wszystko do tej ustawy, więc trzeba poczekać, ile będzie, jak dojdziemy do władzy. Tak? Ja mam pytanie. Jaka przyszłość czego? ZUS-u? No, ZUS-u jest bankrutem. To jest typowa piramida finansowa. Piramida finansowa polega na tym, że pierwsi ludzie na tym korzystają, ci co wpłacają, prawda, zbierają, a czwarty, piąci w kolejce już nie dostają nic. Takie było w Ambergold, prawda, i ZUS jest to samo co Ambergold, dosłownie ta sama zasada. Ludzie wpłacają składki, ci pierwsi z tego dostaną emerytury, a ci, co dzisiaj płacą składki, już wiedzą, że żadnych emerytur nie dostaną, bo ZUS bankrutuje. Przez rząd już by zbankrutował, gdyby nie to, że rząd wziął od frajerów OFE, pieniądze do OFE, prawda, i potem te pieniądze do OFE przelał do ZUS-u, prawda. Czyli gdyby nie to, to ZUS już dawno by zbankrutował. No, także teraz będą myśleli, jak to dalej ratować. Żeby się państwo zdali sobie sprawę z rozmiaru problemu. Jeżeli pan sobie wyobrazi słupek, jakim jest budżet państwa i słupek, jakim jest budżet ZUS-u i od budżetu państwa odejmie dotację do ZUS-u, to słupek ZUS jest większy od budżetu całego państwa. ZUS jest instytucją większą od całego państwa polskiego. I to są problemy z tym, które z tym związane. Tam cała tam gospodarkę możemy naprawić w 2 tygodnie. Naprawienie gospodarki nie zajmie nam żadnego problemu. Natomiast problemy naprawienia sądownictwa, naprawienia szkolnictwa, prawda, naprawienia właśnie systemu emerytalnego, to są poważne problemy. Gospodarka to jest żaden problem. Żaden. W ciągu prawda, zmieni się kilka ustaw, resztę pozwoli się ludziom robić, co chcą, tak jak Wilczek zrobił przecież. Przywróci ustawy Wilczka, można troszeczkę ją rozszerzyć, tam wiele nie ma do rozszerzenia, bo tam było 11 spraw wyłączonych spod, po tego zostawić 3, czyli jeszcze 8 uwolnić spod kontroli państwa. Resztę sprywatyzować i koniec. I to jest żaden problem z gospodarką. Problemy są właśnie oświata, medycyna też nie. Weterynarię udało się sprywatyzować w 2 miesiące.
Medycynę też pilotujemy w ciągu 2 miesięcy i będzie ludziom dobrze. Dlaczego tylko psom może być dobrze i kotom, a ludziom nie? O właśnie, dobre pytanie. Dlaczego psom i kotom może być dobrze, a ludziom nie? Dlaczego się udało sprawdzić weterynarię i zwierzęta się leczą doskonale, nie ma problemu, pies nie czeka 2 tygodnie czy 2 miesiące, zanim go przyjmie lekarz, prawda, nie ma łapówkarstwa, nie ma nic. Dlaczego się udało? Bo psy i koty nie mają prawa głosu. Bo gdyby psy i koty miały prawo głosu, to jako głupie bydlęta by żądały, żeby utworzyć Narodowy Fundusz Zdrowia Psów, prawda, Ministerstwo Zdrowia Kotów i tak dalej, i od razu by wszystko było tak samo jak u ludzi. A ludzie niestety mają prawo głosu. Jak już mówiłem, głupich jest więcej niż mądrych, więc podobnie jak psy, prawda, by żądają utworzenia tego Ministerstwa Zdrowia. I tyle. No. Także w tym jest ten problem. No. Zwierzęta nie mają głosu w wyborach i ludzie też nie powinni głosu w wyborach, wtedy byłoby dobrze. Gdyby większość gupoli nie miała prawa głosu w wyborach, to byśmy wtedy żyli w normalnym świecie. No niestety. Jak powiedział Karol Marx, proszę Państwa, na to, żeby wprowadzić socjalizm, wystarczy wprowadzić demokrację z domyślnym, a już większość idiotów tę głupią ideę wprowadzi w życie. Także dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.